A słychać? A słychać? Tak, niech pan nadaje. Dziękuję. No, długo grać nie będzie, ponieważ ja mam o 19 i tu daleko na Bielanach mam występ. Także jeszcze tylko z 10-15 minut. Jakie są załatwili finansowanie PC? Oczywiście dostali przecież cały wielki budynek w Alejach Jerozolimskich, dostały na własność gazetę i sobie załatwiały. O co chodzi, damy ludziom na pieniądze płacone na oświatę? No po prostu tak. Jeżeli podzielimy pieniądze, które w tej chwili idą na oświatę, plus połowę, która idzie na urzędników oświaty, podzielimy na N, czyli liczbę dzieci, i wręczymy bon, i tym pieniędzmi będzie się płaciło w prywatnym, w okresie przejściowym. Oczywiście możemy zrobić od razu. Jeżeli będzie załamanie, to zrobimy to od razu. Natomiast jeżeli będziemy to robili, że powiem, demokratycznie, no to trzeba będzie robić w ten sposób. Dlaczego wśród samobójców jest 5 razy więcej mężczyzn niż kobiet? Mężczyźni są we wszystkim lepsi, również w samobójstwach. W każdej dziedzinie jest więcej świętych i więcej morderców, więcej geniuszy, więcej idiotów. Mężczyźni są bardziej rozrzuceni na skali. Jaka jest moja ulubiona granica z czarnymi? Francuską kiedyś lubiłem, teraz to nie wiem. Jakie wady ma kapitalizm? Taki, że łatwo go obalić niestety. W jaki sposób CIA pomogła zestrzelić Sowietom MiG-2? Przekazała trasy i wyjaśniła również, jakie są te techniczne jego możliwości. Referendum w Warszawie będzie, wiem o tym. Czy lubię piłkę nożną? Owszem, lubię, ale ulubionego klubu nie zdradzę, ponieważ inne się obrażą. Ulubiony system stacji w Brydża? Sława i chwała oczywiście. Albo wspólny język. Czy celibat księży jest niekorzystny dla naszej cywilizacji? Znaczy tutaj nie wiem, co to jest. Ważne jest dla kościoła katolickiego, prawda? Co sądzę o Gwiezdnych Wojnach? No, chodzi o film, bo jest duże litery. To jak chodzi o film, to jest słaby. Dlaczego chcę przydać Polskę Niemcom? Znaczy, w jaki sposób chcę Polskę przydać Niemcom? Bo nie bardzo rozumiem. Zawsze mi uważano za politykę zdecydowanie antyniemieckiego. Czy nie dziwi mnie wspieranie armii przez wahabitów? Dziwi. Czy nie powinien pan mówić więcej o konkurencji jak w fundamencie ustroju? Mówię. Czy pan profesor Bugaj brał udział w Magdalence? Nie wiem. Co myślę o ataku wojska amerykańskiego na plaży? Jakiego wojska amerykańskiego? Marynarze po prostu. I proszę państwa, proszę zrozumieć. Jak światem codziennie w normalnym kraju w 50 knajpach się tłuką jedni z drugimi, to było normalne. Nie wiem, o co się w tej chwili gada. Się gadam. To jest, bójki są normalną rzeczą. O czym w ogóle dyskutujemy? Jak się skomentuje cięcia budżetowe w wojsku? No, oszczędności robię na wszystkim. Co sądzę o kibicach? To będą jedyni ludzie, którzy będą w razie czego bronili Polski, bo obawiam się, że studenci politologii tego robić nie będą. Ważniejsza strategia w polityce oczywiście. Czytam do rzeczy w sieci rzadko, raczej uważam to za to już szczerze, wolałbym gazety wyborczą czytać. Wyprzedać? Dlaczego Niemcy wszystko wykupią? Niemcy są, nie wiem, czy wiecie państwo, że Niemcy są bardziej zadłużeni na głowę niż Grecy. Jak skomentuję, że Izrael stoi za masą głowy? Możliwie, nie wiem, nie zajmuję się tym. Co sądzę o ruchu narodowym? No są w nim różni ludzie, z niektórymi nam jest po drodze, z niektórymi nie. Co jest pozytywnego w wypowiedzi pana Bosaka? Wypowiedź pana Bosaka pokazywała, że on po prostu na większość pytań nie ma odpowiedzi, dlatego, bo jego ruch narodowy nie ma odpowiedzi, bo oni stoją rozkrakiem. Część chce wolnego rynku, a część chce socjalizmu i nie wiedzą. Wystąpienie pana Migalskiego. No, pan Migalski po prostu liczy się z tym, że jest możliwy jakiś sojusz, no i stara się nas nie urazić. Mówi zresztą bardzo dobrze, więc a to, że się różni z nami, to się różni. Gdyby się nie różnił, to byłby w KNP, prawda? Co sądzą o mieszkańcach Bochni? Rozumiem, że to pyta ktoś z Krakowa, tak? Skąd pieniądze na drogi? Jak to skąd? A skąd teraz są? Z kieszeni ludzi są pieniądze na drogi. A skąd są? Dlaczego Polacy walczą ze sobą? Tak samo jak dlaczego ten... To jest normalne, nie? Z innymi też walczą. Pytanie, ojej, dlaczego tylko kobiety zamężne nie mogłyby pozywać o gwałt swoich mężczyzn? No, nie bardzo rozumiem. No, jeżeli jest to mężatka, to nie może pozywać małżonka o gwałt, prawda? Jeżeli chce, to niech zrobi sobie separację i wtedy będzie mogła pozywać. Natomiast inne kobiety, no skąd mamy ustalić, czy one są w stałym związku, czy nie? Jakieś świadkowie będą pokazali, czy co? Prywaciarze
Niemcy mają więcej pieniędzy w portfelu niż my, i oni wszystko wykupią, jak do tej pory mogli kupować i nie wykupują. Nie widać tego, prawda? Jakie książki Usiaka najbardziej lubię? Nie kontestacja, jak to się nazywa, Konkwista. Homosie mogą założyć spółkę Kowalski-Wiśniewski. Tak, oczywiście, że małżeństwa nie powinny być państwowe, tylko wyznaniowe najlepiej, oczywiście. Czy uważam, że Tusk i PiS uratuje gospodarkę, by żyło się lepiej? Nie, nie żartujcie. Ci panowie są zgrani zupełnie. To są ludzie z XX wieku, a trzeba... Czy jestem czasami zarozumiały? Tak, to jest jedna z moich nielicznych zalet, że jestem zarozumiały i nie mam zamiaru przestać być zarozumiały. Jak pocisnąć kogoś, to mówi, że wprowadzenie euro pomoże? No skuta się, jak powiedzieć krótko mówiąc, że kraje, które wprowadziły euro, mają się średnio gorzej niż kraje, które nie wprowadziły euro. Na ile poważnie ma to emisja jako jedyny podatek? No tak, ale to wtedy byłaby tak duża inflacja, że to stwarzały kłopoty w liczeniu po prostu. Techniczny byłby błąd. Jeden z programów w Polsacie byłem bez muszki, tak, byłem, no i co z tego? Co sądzę o lekkiej pedofilii? No uważam, że jeżeli ktoś poklepie dziecko po pupie, to nie jest powód, żeby go stawiać do więzienia. Kogo mam za najlepszego dziennikarza? Ojej, no to w różnych kategoriach są różni. Czy długi powinny być dziedziczone? Można odrzucić przecież spadek. I to jest oczywiste, że spadek można odrzucić, chyba że tym długim obciążony jest nieruchomość. Kiedy wszystkie oddziały wyjdą na ulicę? No 5 października przyjeżdżamy do Warszawy, przypominam. Nie rozumiem, mogę powtórzyć tytuł Stanisława Lema, po której nie rozumiem, o co chodzi. Co by to było, jak polegał na potrzebie podatków? Nie wiem, ale na przykład nie wiem, czy wiecie, ale Juliusz Słowacki był maklerem giełdowym. Czy Lech Kaczyński faktycznie był takim kretynem, jakiego wyglądał? Chyba trzeba powtórzyć słowa pana Tomasza Lisa. Pozbądźcie się złudzeń, że ludzie są tak głupi, jak się wam wydaje. Są o wiele głupsi. Czy łatwiej jest kotu obciąć ogon za jednym zamachem niż w plasterkach? Czy opłacać sobie filozofię? Opłacać się na pewno nie, ale czegoś uczy, myślenia na przykład. Co zostanie na bliżej sprywatyzowane? Nie wiem. Co sądzę panu Wiplerze? Raz mówi tak, że no właśnie nie wie jak się ustawić. Jeżeli pan Migalski jest konsekwentny i wie, to pan Przemek Wipler nie wie. Jak ocenia program pana Golonko? Bardzo dobrze. Czy nie uważa pan, że żona może zostać zgłoszona przez męża? No tak, ale wtedy, wie pan, trudno to odróżnić od tego, od normalnego stosunku. No. Gdyby przyjąć, że żona może być zgłoszona przez męża, to każda żona mogłaby wieczorem wstać i powiedzieć, czekaj, nie chcesz mi kupić sukienki, lecę na policję, że mnie zgwałciłeś, prawda? Ma dowody, że odbyło się coś, prawda? No, i już jest oskarżenie o gwałt. To jest niemożliwe. Czy lepiej byłoby, żeby KNP objęły się jawnie demokratyczną? My to ośmieszamy na każdym kroku, ale dla klasy politycznej, dla polityków. Natomiast dla reszty, co tam? Czy mi się podoba jakiś kraj europejski? Jako kraj czy jako państwo? Jako państwo tylko księstwo Liechtenstein. Najlepsza książka Stanisława Lema dla ateisty. No w ogóle najlepsza to jest Powrót z gwiazd. A czy to jest dla ateisty? Co myślą o muzyce bluesowej? Nie wiem. Czy Jan Wice czytał Rothbarda? No to na pewno nie była lektura obowiązkowa na London School of Economics. Jak wygrać wybory? No najpierw zarejestrować listy. Czemu w Anglii jest lepiej, skoro socjalizm też tam grasuje? No tak, ale grasuje go trochę mniej. Dlaczego ludzie mówią, no to jest kwestia nazwy, ja się o nazwę nie kłócę, zasoby ludzkie. Czemu pan Kwiatkowski nie był lepiej? Miał coś innego do roboty widocznie. Będę jutro w Hajnówce? Tak, będę. Najlepsza książka o szkole austriackiej, jest bardzo dużo książek o szkole austriackiej, Rozbart jest bardzo dobry. Jaki jest mój stosunek do Marszu Niepodległości? No na razie robimy własny marsz, a jak nasi ludzie będą chcieli, oj coś mi tutaj wyskoczyło, wziąć udział w Marszu Niepodległości, to bardzo dobrze, jak mnie akurat zaproszą. Czy Wysocki był dyktatorem? No oczywiście, że był. Że był dyktatorem, był również normalnym faszystą, ale bardzo łagodnym, bardzo miłym i sympatycznym problemem z narodowym socjalistą Hitlerem, prawda? Czy miasto prywatne mogłyby źle funkcjonować? No niby dlaczego? Zawsze funkcjonowałyby, to były prywatne. Ulubiony film, Ewa chce spać. Co sądzę o Chinach? No to już ogromny temat. Pierwsze 5 dzieciak zrobimy po dojściu do władzy. No pierwsza rzecz, którą zrobimy, to wprowadzenie zasady, chcącemu nie dzieje się krzywda. Kiedy znowu odwiedzę Sochaczew? Nie wiem. Najlepsza książka ekonomii.
Ja nie wiem, czy jednak czy to jest książka o ekonomii. To jest Droga do niewolnictwa, ale to nie jest o ekonomii dokładnie. Czy w Europie jest jakieś państwo? No już mówiłem, księstwo Liechtenstein. Panie Kwałtu, od wyznania? No tak, oczywiście zależy od wyznania. Czy potrafię ułożyć kostkę Rubika? Nie wiem, czy teraz potrafię, już chyba 10 lat tego nie układałem, mogę zapomnieć. Będę na pikniku w Katowicach w sobotę. W sobotę do Ustronia, to nie wiem, kiedy przyjadę. Autorytetem nie jest ani Tusk, ani Kaczyński. Czy kogoś zmobilizuje? No słuchajcie, kurwa, nie zmobilizowała nawet wszystkich młynów w Polsce, a co dopiero tam drogi. Czy najlepszym myślicielem Polski Stanisław Lem był jednym z wybitnych ludzi? Najgorsze państwo socjalne w Europie. Najgorsze państwo socjalne w Europie to chyba Szwecja. To jest straszne państwo, jeśli idzie o ten. Oczywiście sprawdzać wszystko, tylko że wtedy prywaciarz ten PKP zamknie. PKP się trzyma tylko dlatego, że jest dotowane. Gdyby nie było dotowane PKP, to by się zamknęło. I proszę państwa, tak, kobiety różnym zajmują różne prawo do zgłoszenia gwałtu. To jest prywatna sprawa. Każde wyznanie przecież ma swoją formułę małżeństwo. Jedna mówi, że kobieta ma być poddana mężczyźnie, jak mówił święty Paweł, prawda? Inne mówią o równouprawnieniu. I takie są uprawnienia, jakie zawarto małżeństwo. To są intercyzy, które pozwalają to precyzować, prawda? Nie wiem, jakie przepisy wprowadziła Japonia w stosunku do muzułmanów i proszę mi je podać, bo to będzie bardzo ciekawe. Ku mojemu zdumieniu Pierociński chyba nie zmienił niczego w SLD. Kiedy ludzie nie wytrzymają, wyjdą na ulicę, albo na jesieni, albo na wiosnę, jak sądzę. Gdyby emerytury dla były 1000 razy większe, też by należało je respektować oczywiście, bo prawa trzeba przestrzegać. No nie ma rady. Jeśli nie wiem, to jaki ustrój? No oczywiście najlepszym ustrojem jest monarchia oczywiście oświecona. Dlaczego państwo nie powinno być wyznaniowe? Nie, państwo nie powinno być wyznaniowe. Czy masoneria dąży do społeczeństwa pewnych indywidualistów? Ona dąży do ideału, który jest nam obcy. Ile procent w najbliższych wyborach? Zobaczymy i na tym się proszę kończymy, bo ja muszę jechać błyskawicznie na Bielany. Nie, to Diego Baczko zrobił pucz Anajewa? Nie. Polska Litwę obrabowała z całej Rusi. Zobaczcie państwo na mapę wyraźnie widać, że było księstwo litewskie sięgające tam za Kijów, prawda, aż na Podole i nagle któregoś dnia to księstwo przechodzi na, że tak powiem, do korony. I o to Litwini mają pretensje. Obrabowaliśmy ich z 2/3 państwa. Szeremetew mógł być moim ministrem. Mógłbym, dziękuję państwu, niestety muszę już kończyć. Do widzenia.